likwiduje na przykład ochrony dla... Żej pani Senyszyn śmieje się z polskości. Mamy absolutnie niepotrzebne wstawienie do Trybunału, do Konstytucji Krajowej Rady Sądownictwa, która w istocie miała tylko po odejściu PRL-u zagwarantować interesy mediów PRL-owskich i te też również długie kadencje zabezpieczyć ich interesy przy zmianie ewentualnych spadkach, tak zwanych zmiany rządów na bardziej patriotyczne czy konserwatywne. Więc ta konstytucja poza tym stworzyła, ponieważ to była zmiana władzy, wtedy Kwaśniewski był prezydentem, więc tutaj nie bardzo wiedzieli, jak to, czy pod Millera, czy Kwaśniewskiego pisać konstytucję. W istocie napisano w sposób, który uniemożliwia jasny rozdział kompetencji na przykład między prezydentem a rządem w sprawach na przykład obrony narodowej czy spraw zagranicznych. To stąd, proszę sobie przypomnieć, kiedy prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński, a premierem był Tusk, który uniemożliwiał prezydentowi w sposób już najbardziej prymitywny udział i zajmowanie się konstytucyjnie przypisanymi przecież prezydentowi państwa kompetencjami do spraw zagranicznych, na przykład odmawiał mu samolotu, musiał prezydent lecieć rejsowym samolotem, a potem kłócił się z nim o fotel, kto będzie zajmował to miejsce tam przy obradach przed zmianą traktatów unijnych. I w końcu właśnie Trybunał Konstytucyjny musiał orzekać, a Trybunał Konstytucyjny zawsze miał serce po stronie lewackich poglądu i niestety po prostu ośmieszał. Co więcej, dzisiaj ta konstytucja, można powiedzieć, że poprzez podporządkowanie, poprzez te artykuły 90-91, oddawanie kolejne i oddanie znacznych kompetencji Unii Europejskiej, funkcje polskich organów konstytucyjnych, jak Sejm, rząd, są właściwie można być marginalizowane i w zasadzie ta konstytucja jest martwa. Dlatego, że gdybyśmy zajrzeli do konstytucji, to rząd ma dbać o bezpieczeństwo państwa, wewnętrzne, zewnętrzne, kiedy my oddaliśmy traktatami ogromne obszary zewnętrznego bezpieczeństwa do Unii. To Sejm ma decydować w sposób pierwotny, czyli regulować, załatwiać sprawy, regulować problemy wewnętrzne, podczas gdy Sejm zmienił się w organ wykonujący unijne dyrektywy. Jeśli ktoś był w Sejmie albo interesuje się, to widzi, że każdy projekt ustawy skierowany do Sejmu musi być na końcu zaopatrzony opinią, czy jest ten projekt zgodny z prawem unijnym. No nikt się nie pyta, czy to jest zgodne z polską konstytucją, a jak nie, czy jest zgodne z prawem, jak nie, nie może podlegać analizie. A nawet gdybyśmy przyjęli, że jest zgodny, to nam Unia Europejska uchyla. Tak jak na przykład przy ustawie medialnej, czy przy ustawie o podatku od tych obiektów wielkopowierzchniowych. Więc trzeba, naprawdę zwracam uwagę, ja tu mówiłam o tym już wielokrotnie, że tu nie ma co się analizować poszczególnych drobnych przepisów, dlatego że cała ta konstytucja jest obarczona fundamentalnymi patologiami, jest obarczona, nawet to nie są błędy, to są nadużycia, które ówcześnie panujący czy kierujący Polską, odchodzący komuniści dokonali na Polakach, oszukali nas, ograniczyli krąg osób, który mógłby mieć wpływ na treść konstytucji, pisały te środowiska antypolskie, antyrządowe, antypolskie, antychrześcijańskie, co więcej od razu za nas podjęli decyzję o włączeniu nas, sprzedaniu nas w kolejną niewolę, odebrano nam kompetencje, ta konstytucja jest martwa. Sejm może sobie oczywiście pobrykać, ale i tak nam w końcu Unia pouchyla wszystko. A ośmieszają jeszcze tę konstytucję dzisiejsza opozycja, która wywodzi się z tych lewackich i lewicowych środowisk, dzisiaj wymachuje konstytucją, każe przestrzegać, podczas gdy sama łamie i nie narusza fundamentalnych zasad ustrojowych, to znaczy zgody i uznawania w wyniku demokratycznych wyborów. No oni tego nie uznają, chcą nas siłą pokonać, siłą ulicą zabić. Teraz słyszę, że bejsbolami będą nas tutaj bić. I to jest wszystko właśnie z popieraniem się o polską konstytucję. Ona jest tak skompromitowana i przez zagranicę, i Polskę, i polskie władze ówczesne, które to przyjmowały, i te, które w oparciu o nią rządziły, i dzisiejszą opozycję. Tylko niestety nasza wielki problem polega na tym, że my niestety nie mamy tej większości konstytucyjnej, czyli tych 378 posłów, a mamy tylko 235, brakuje nam, nie ma skąd wziąć i niestety musimy tutaj działać i te reformy przeprowadzać w tych ramach, jakie są, a do niedawna Trybunał Konstytucyjny pod dowództwem pana Rzeplińskiego zapowiadał nam, że jeśli cokolwiek spróbujemy robić, w
zawsze będą orzekać, że konstytucję łamiemy. Więc to jest też kolejny, pokazuje nam przykład ograniczenia, bo tu jest możliwość takiego interpretowania, że nic z Polską zrobić nie można, a komuna ma się dobrze i trwa dobrze. I ta konstytucja ich interesy ciągle zabezpiecza, mimo że partie, które to uchwalały, Unia Wolności czy Unia Pracy dawno już nie ma na ziemi, a SLD w ogóle nie ma Sejmu. Pani profesor, no, może ten klimat powoli też zmieni się w taki, że będzie możliwość zmiany konstytucji. Bardzo dziękuję za tę analizę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże, pani profesor Krystyna Pawłowicz była naszym gościem. Także proszę państwa, list do pana, który został panią, czyli ten zbór jako ten pan kościół, który został panią. Zapraszamy. List Jana. Także proszę państwa, do wybranej pani, drugi list świętego Jana, starszy zboru oczywiście, do wybranej pani i jej dzieci, które wprawdzie miłuję. Zapraszamy. Naszym gościem jest pan profesor Jacek Kurzępa, socjolog posłów Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie, radio słuchaczy. Panie profesorze, przed momentem analiza konstytucji 20-letniej już z panią profesor Krystyną Pawłowicz. W ostatnim czasie w Polsce pojawił się taki twór, takie ciało zwane Komitetem Obrony Demokracji, które między innymi występowało w obronie tejże konstytucji, która zdaniem członków tego komitetu była notorycznie łamana przez rządzących, ale dzisiaj słyszymy, że coraz więcej kontrowersji wewnątrz tego tworu, tego Komitetu Obrony Demokracji związanych z kwestiami finansowymi. Nie chciałbym tutaj porównywać oczywiście Komitetu Obrony Demokracji do Solidarności czy do innych takich oddolnych ruchów, które się pojawiały. Natomiast chciałbym pana profesora zapytać o to, no dlaczego tak szybko, bo no niewiele ponad rok od powstania Komitetu Obrony Demokracji, dlaczego tak szybko to, jak sami organizatorzy, sami członkowie tego Komitetu Obrony Demokracji twierdzili, bardzo ważne ciało, dlaczego to ciało tak szybko zaczyna obumierać, tak byśmy powiedzieli, czy ten twór zaczyna pękać? Drogi ojcze, szanowni radiosłuchacze, ja chciałbym na początku o dwie rzeczy poprosić. Pierwsza rzecz odnosi się oczywiście do sposobu opisywania rzeczywistości związanej z Komitetem Obrony Demokracji, a rzeczywistości również ujmowanej w sensie semantycznym, czyli językowym. I chcę zwrócić szanownym radiosłuchaczom uwagę, że jest to pewien kwit poprawności semantycznej i logicznej w samej nazwie tego komitetu, gdyż nazwa nie jest adekwatna do wnętrza tej struktury. Komitet Obrony Demokracji podejmuje w narracji publicznej frazy mówiące o zagrożeniu demokracji, z czym nie mamy absolutnie do czynienia. W związku z czym ta fasada, nieprawda w samej nazwie, powoduje, że zmieniamy rzeczywistość społeczną. Rzeczywistość, która nie daje nam powodów ku temu, żeby mieć poczucie o zagrożeniu demokracji w Rzeczypospolitej, której rządy sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, poprzez same nazewnictwo wprowadza nas na błędnie rozumiane tory. To jest jedna rzecz. Druga rzecz związana jest z próbą porównywania
Wschodu z innymi inicjatywami, które miały w naszej niedawnej historii miejsce zrywu solidarnościowego, miały charakter autentyczny, prawdziwy, powszechny, a tutaj przez samą nazwę próbuje się w ten kontekst wtłoczyć coś, co ma charakter pewnej fasadowości i zafałszowania. W związku z czym te dwie wstępne uwagi są niezbędne. Po to, żeby zrozumieć, dlaczego ta inicjatywa tak szybko umiera, bo nie jest prawdziwą, bo nie jest autentyczną, nie odnosi się do zdarzeń i faktów politycznych i społecznych, które wyraźnie odbijają się piętnem zniecierpliwienia, złości, kontrowersji wśród obywateli naszej wspólnej ojczyzny. Nawet w sensie pojęciowym, jeśli osoby tego środowiska mówią ten kraj, ich kraj, pisowska Polska, to oddzielają się od rzeczywistości w naszej aktualnej sytuacji politycznej, czyli odnoszą się do zupełnie wymyślonego przez nich scenariusza zdarzeń i faktów, które próbują poprzez fakty medialne, żeby stały się faktami społecznymi. Takiej możliwości przejścia z jednej do drugiej rzeczywistości, czyli tej medialnej w kierunku faktów społecznych, no nie ma. Panie profesorze, myślę, że też pojęcie prawdy i kłamstwa tutaj odgrywa dużą rolę. Budowanie na prawdzie, solidarność, to co pan profesor podniósł, to był rzeczywiście zryw ludzi, którzy traktowali to wszystko bardzo, bardzo serio, bardzo poważnie i też no, byli mądrzy i są mądrzy i myślą. Każdy, kto myśli, kto potrafi najprostszą analizę tego, co dzieje się w społeczeństwie przeprowadzić, od razu dostrzeże, że coś jest autentycznego, a coś to jest tylko jakaś pewna budowa rzeczywistości takiej zupełnie oderwanej, powiedzielibyśmy, od rzeczywistości, ale dla konkretnych celów, czy to politycznych, czy innych. Tak, ojcze Grzegorzu, bo chciałbym tutaj przywołać chociażby dwie okoliczności, które pokazują ten fałsz i fasadę, za którą czai się nieprawda, czai się socjotechnika, czai się manipulacja społeczna, która ma spowodować pewien społeczny niepokój, poczucie frustracji, zagubienia, dezorientacji. A co to są te dwie przesłanki? Pierwsza przesłanka to jest kategoria osób, które odgrywają istotną rolę w kodzie. To nie jest fraza, która mówi, że wszyscy w kodzie są tacy, ale mówię o osobach kluczowych. Jeśli wybija się na czoło pan Kijowski i pan Mazdula, pan, który został panią, z bardzo wyraźnego brat starszy do z odpowiedzialnością rodzicielską, pani, do zgłos, do pani i niepłacenia alimentów, to jak możemy powierzyć sprawy społeczne osobie, która w swoim życiowym, prywatnym obszarze nie potrafi wykazać się wystarczającą odpowiedzialnością i prawdomównością? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, drugi przykład tych postaci, to jest pan Mazuła, dawny esecki oficer, który zakłamywał również rzeczywistość stanu wojennego, używając zupełnie nieprawdopodobnych porównań dotyczących edukacji kulturowej w tamtym okresie stanu wojennego, mrocznej wojny polsko-jaruzelskiej. Jakżeż ta może być wiarygodna i prawdomówna, jeśli całe jej życie zawodowe, ale również i pozazawodowe, opierało się na kłamstwie, konfabulacji, wytwarzaniu nieprawd i wykorzystywaniu tych nieprawd w walce z narodem polskim i własną ojczyzną. Czyli te dwie kategorie już bardzo wyraźnie wskazują na to, że trudno jest realizować projekt ruchu społecznego, ruchu obywatelskiego w
pod kierownictwem osób, które nie trzymają no, pionu ani moralnego, ani pionu, powiedziałbym, wartości. Jeśli pan Kijowski w ostatnich swoich enuncjacjach medialnych mówi o tym, że ta siła środowiska, któremu ponoć szefuje, łączą szacunek dla prawa i konstytucji, a jednocześnie te środowiska w sposób wyraźnie kompromitują się poprzez fakt uderzania w najświętsze symbole narodu polskiego, wspólnoty narodu, wspólnoty patriotycznej, zarówno w sensie uderzenia chociażby w taką sferę, jaką jest pamięć o zmarłych, jaką jest wydarzenie dotyczące tragedii smoleńskiej, ale również i gloryfikowanie tych, którzy 16 grudnia niszczą zasady życia konstytucyjnego i demokratycznego w Sejmie Rzeczypospolitej. To gdzieś tutaj możemy mówić o obronie demokracji, jeśli lansuje się i fetuje postaci, które w tę demokrację godzą. Panie profesorze, młodzież ma na to określenie, nie powiem tego określenia. Samo demaskacja, byśmy powiedzieli tak kulturalniej, żeby nie stosować tych, chociaż to nie jest jakoś samo zaoranie, nie jest jakimś takim słowem bardzo negatywnym. Bardzo agrotechnicznym, szczególnie na przednostku. Tak, ale no, wygląda na to, że właśnie następuje taka samo demaskacja tych wszystkich kłamstw, tych półprawd, które są używane, bo miecz też biblijnie obłosie... Demaskacji nie ma końca. Wszędzie wszyscy kłamią. Demaskacji nie ma końca. To więc my, mnisi syberyjscy, musimy doprowadzić do tego, żeby prawdę ogłoszono. Muszą ogłosić prawdę. Nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Inny punkt widzenia na temat zmian, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadza aktualnie rządy. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jeśli ktoś ma inne poglądy, może w sposób demokratyczny prezentować je i nie kompromitować się obecnością w środowisku, w których jest nieczytelność zasad rozliczenia finansowego, na przykład ze składek publicznych. I tutaj przywołam chociażby cytat pana Pawła Wieczorka, najbliższego współpracownika Kijowskiego, który składając do niego... Nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Znikających dokumentów sejfu Komitetu Obrony Demokracji, a dokumenty to były informacje dotyczące wielkości środków pozyskanych w składkach publicznych, przekazuje te informacje do prokuratury, gdyż nie mogą między sobą dojść do ładu i składu, gdzie są te pieniądze, gdzie są te środki, jaka była ich wielkość, gdzie są dokumenty potwierdzające przyjęcie i rozliczenie tych środków. W związku z czym to wszystko pęka w szwach. Związane jest, jeszcze raz powtórzę, z brakiem szacunku do prawdy, z brakiem szacunku do faktów społecznych i wytwarzanie faktów medialnych i bawienie się w pewną fasadowość obrony demokracji poprzez bardzo niecne, niewłaściwe, haniebne bardzo często zachowania i wiedzy w sferze publicznej. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę wypowiedź, komentarz do tej... No, Radio TK FM, Eurokoncita Barbie Baby, Langstrom Extra, gdy pan został panią. Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, nie tylko ja, lecz wszyscy, którzy poznali prawdę. Uderzać w demokrację w Polsce, stosując bardzo karczemne i karkołomne skryty poniżej pasa. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Pan profesor Jacek Kurzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Radio Conchita.